Jestem wielkim fanem komiksu. Zbieram nie tylko różnego rodzaju Marvele, ale i komiksy inne, tak jak Star Warsy, Wiedźminy, cyberpunki, jest tego naprawdę dużo. Jeżeli jest czegoś, natomiast czego mi brakuje, to są poważne komiksy z Lego. Nie ma czegoś takiego jak poważne tomiszcze komiksa z Lego i to mnie... Ej, ziomek, tutaj! Co? Co? Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś coś, czego sam się nie spodziewałem. Tak jak mówiłem wam przed interkiem, brakowało mi zawsze takiego poważnego komiksu Lego. A i owszem, mamy te komiksy, czy to w gazetkach, czy to komiksy chociażby właśnie w książeczkach Amitu. Ale brakowało mi takiego grubego, porządnego wydania tomiszcza właśnie czegoś z Lego. I dzięki wydawnictwu Amit właśnie coś takiego otrzymaliśmy. Właśnie trzymam w rękach pierwszy i z tego co mi wiadomo nie ostatni poważny komiks. W sensie nie chodzi mi o to, że w te wiecie, w mniejszych kioskowych wydaniach są niepoważne. Chodzi mi o to, że wiecie, tam jest to wersja przeplatana łamigłówkami, zagadkami i tak dalej. A tu dostajemy produkt, który wiecie, jest takim komiksem, który możemy śmiało kupić w Empiku. Czyli od pierwszej do ostatniej strony jest wypełniony tylko i wyłącznie treścią komiksową. Wydane jest to świetnie, jak zwykle zresztą Avid tutaj nie zawiódł. Papier jest genialny, pachnie to tak, że z metra to czuję. Dobrze, wszystko jest w porządku. No i po prostu nie jest to takie, wiecie, broszurkowe, kieszonkowe wydanie właśnie, mówię, gazetkowe, tylko poważne, które możemy śmiało postawić na półce z pełnoprawnymi komiksami i ja również tak zamierzam zrobić, ale po kolei. A nawet trochę nie po kolei, bo jeżeli chcielibyście, wiecie, coś ninjagowego z kioskach, to pamiętajcie, że oprócz tego, co wam tu pokazałem, mamy również Wojownika Imperium, gdzie dostaniemy imperialnego łowcę i ścigacza. Do tego jeszcze sobie troszkę wrócimy, jednakże jakbyście chcieli, wiecie, tak szybko na święta, na weekend i jeszcze mieć coś więcej, no to polecam też to. Ale wróćmy do tego, od czego się zaczęło. Świetnym ruchem uważam, że tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta kula, w ogóle to wygląda obłędnie faktycznie, gdy patrzę na nas z półek, był jeszcze Garmadon. Tak, czy nie chcielibyście sobie kupić komiksu o X-Menach i dostać tam również figurki X-Mena? Ja wiem, że jest to figurka, która gdzieś tam być może w waszej kolekcji już istnieje, jednakże dopełnienie tego komiksu figurką o głównym bohaterze, trochę antybohaterze, bohaterze, to już wam zostawiam i jest po prostu genialne. Nie, naprawdę, świetny ruch. Sam komiks natomiast, oczywiście nie będziemy tu go nie wiadomo jak omawiać, bo nie chcę wam spoilerować fabuły. Sam faktycznie przeczytałem zresztą go dopiero 1/3, ale już wiem, że jest to tak dobra lektura, że zostawiam ją sobie właśnie na okres świąteczny, by w pełni się z nim zapoznać powoli. Ja lubię wolno. Dokładnie, a nie tak na szybko przed recenzją. Z tyłu na okładce, jak to i w książkach, a i owszem, mamy streszczenie mniej więcej tego, co się w książce stanie, natomiast co jest inne ciekawe, sam komiks zaczyna się od pochwał. Tak, tutaj mam na początku wypisane pochwały tejże i jest ich aż tak dużo, że są na dwóch stronach. No i poniekąd się z tym zgadza. Dalej, zupełnie jak w książkach, mamy dedykację od twórcy. Następnie już, no właśnie, przechodzimy do komiksu. I nie jak w małych komiksach kioskowych, że tam mamy, wiecie, mały napis kto tworzył, tu jest poważnie. Tak jak mówiłem jeszcze raz, pełnoprawny komiks. Dzieli on się na podrozdziały, a każdy zaczyna się od wielko całostronicowego takiego wstępu. Sama kreska też jest dużo bardziej dojrzalsza, lepsza, po prostu poważniejsza niż to, co mamy w kioskach, wydaniach co miesiąc. Niektórym obrazkom sam przyglądam się naprawdę minutami, bo jest czemu. No, macie małe spoilery, że pojawią się synowie Garmadona i w ogóle, jeżeli byście nie nadążali za tym uniwersum, za tym, co się dzieje, to spokojna głowa. Bo choć na początku wspomniałem, że faktycznie komiks jest od A do Z wypełniony komiksem, masło maślane, nieważne, tak, nie do końca, bowiem, nie ty, o właśnie, mówiłem, że będzie, no i będzie. Nie do końca, bowiem z tyłu macie jeszcze nie tylko napisy końcowe, trochę również jak i w filmie, podziękowania dla twórców, troszkę ich tutaj przedstawienie, ale i, no właśnie, takie trochę kompendium wiedzy. Nie tylko macie wymienione ważne postacie, innymi słowy, jest to tak fajnie tu opisane, że możecie wejść w ten komiks całkowicie nie znając się na uniwersum Ninjago i ogarniać. Naprawdę kolejna świetna decyzja. Mało? Nie jest to tylko komiks, który przeczytasz i stwierdzicie, o, fajna historia, albo, no, przeciętna, no nieważne, raczej, że fajna. Dobra rzecz.
Elegancka. Ale oprócz tego macie tutaj coś, co nazywa się pytaniami do dyskusji. Komiks takich pytań zadaje aż 16 i na przykład przyjrzyjmy się randomowemu. Jaki jest twój ulubiony panel w tym komiksie? Czy styl graficzny zwiększa przyjemność z jego czytania? Jest to naprawdę super opcja, ewidentnie oczywiście dla dzieciaków, ale jest tak jak mówię, czymś więcej niż tylko przeczytaniem tego komiksu i wyciągnięciem radości z oglądania obrazków z tekstem i z tej historii. Jest czymś, co rodziców zdecydowanie powinno ucieszyć, bowiem jest jakimś też, wiecie, rozwojem dla dzieciaka. On sobie przeczyta, zmusi go to do myślenia, do jakiejś dyskusji z rodzicem, więc jest to nie tylko jakieś tam zacieśnianie więzi między rodzicem a dzieckiem, zmusza też w jakiś sposób do rozmowy. Ej, naprawdę, świetne, to jest świetne. Mało? Mamy również 5 pomysłów na ćwiczenia, typu wspaniała rzecz w klockach Lego, to fakt, że można za ich pomocą opowiadać własne historie, tworzyć własne konstrukcje. Zbuduj z klocków Lego scenkę pochodzącą z tego komiksu lub opowiedz przy ich pomocy własną historię. Możesz też stworzyć krótki komiks, zrobiąc zdjęcia swoim figurkom. Czyli prócz tamtej, wiecie, takiego zachęty do debaty, do rozmowy, do rozmyślań, czyli faktycznie tworzenia sobie gdzieś własnej opinii, a nie, wiecie, że wyczytałem ją z internetu lub obejrzałem uznanego youtubera. No to faktycznie mamy coś jeszcze, co troszkę faktycznie jak w tych wydaniach kioskowych zmusza nas do jakiejś zabawy, ale po prostu te dwie ostatnie strony są czymś, co daje nam zdecydowanie więcej rozrywki. Jakby to nam nie starczyło na kilka godzin, mamy jeszcze to, ej, genialne. No, wspomniałem ostatnich stron, ale na ostatnich stronach mamy jeszcze szkicowniki. To jest też super, bo często w tych poważnych komiksach na końcu również mamy właśnie coś takiego i to również się tutaj pojawia. A na samym końcu jak go złożyć, chociaż chyba wszyscy wiemy. Chyba też wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z czymś, z czym jeszcze do czynienia nie mieliśmy. Jest to naprawdę świetna pozycja i... no kurde, mocne 9+/10. Nie mogę się doczekać większej ilości takich komiksów. Osobiście życzyłbym sobie, by Amit wydawał taki kwartalnik z różnymi postaciami, nie tylko z Ninjago. I trochę trzymam do kciuki, bo jest naprawdę wow. Ja sobie czasem zostawiam to na święta i wtedy sobie przeczytam to w całości. Natomiast historia już wstępnie widzę, że jest naprawdę super. Sama, no kurde, ej. Polecam. Naprawdę polecam wam tą pozycję, bo jest wow. Dzięki, że byliście w kolejnym filmie na moim kanale. Zachęcam jeszcze raz do kupna tegoż. Naprawdę jest to warte pieniędzy za jakie hula. Serio. Dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach na moim kanale. Nie tylko w Ninjago, ale i w innych. A Ninjago możecie nadrobić. Nie musicie. Możecie inny film nadrobić. Możecie dużo. Dzięki, że byliście. Bye!